Od pracowników szkoły podstawowej w Jasie nie uczy intencje. Od pracowników i emerytów szkoły złotej, od rodziny Łopatku, od Heleny Piszczek, od Beaty Grzegorza Rzeczyk, od Zbigniewa Macha, od żoną dwie intencje, od Zbigniewa Ewy Myszko, od Barbary Mariusza Orzeł z Jasienia, od Kazimierza i Marii Rzepa, od Chrześnika Stanisława Rzepa z Siemianowic, od Piotra Rzepy z rodziną z Osuchowa, od Krzysztofa Rzepy z rodziną z Jurkowa, od Krzeszczenic Krystyny i Marii, od Kurasów sąsiadów, od bratanka Stanisława Gablika z rodziną, od Jolanty Andrzeja Sacha, od Janiny Kleckiej Święków, od Macieja Święk z żoną i dziećmi, od przyjaciół z Biesiadek, od rodziny Babicz i Maślak z Jasienia, od Augusta z rodziną Kulas, od Rolady rodziców i uczniów ze szkoły podstawowej w Biesiadkach, od Henryki Sobczyk z Brzeska, od Patrycji Dariusza Sobczyk z Brzeska, od Stanachu z Jasienia dwie intencje, od Leszka Ząbkowskiego, od Marii Myszka i Stanisławy Ząbkowskiej, od Marii Kukla, od Danuty i Dariusza Cebulów. I chyba tu gdzieś jakaś pomyłka jeszcze była. Gdyby była jakaś nieścisłość, pomyłka, to bardzo proszę o kontakt, bo to się szybko pisze i mogło być. Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary zgłoszone z racji zamówionych intencji mszalnych. Pogrzebu na kolce, która przeznaczona jest też na utrzymanie cmentarza, mógł zadbać. Śpiewamy ofiarę. Życiem ludzi, On jest zmartwychwstaniem umarłych,
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi śpiewając. Święty, święty, święty Pan. Źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Przed Tobą i Tobie służyli. Pokojnie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa wylutuj zastaw miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz starym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoich sługach Zofii, Ignacym, Stanisławie, Antoniem, zmarłym papieżu Benedykcie XVI, który z tego świata wyzwawiasz do siebie. Sprawa ludzi, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Twojego Syna, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli za dzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem Wielkim, ze świętymi naszymi patronami od chrztu świętego i bierzmowania, ze świętą Zofią i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, szczęka, cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży, stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi.
Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się Bogowi. Przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali się mi pokój. Prosimy Cię, nie skażaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Człowiek, który Cię ma. I oto
Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasza siostra Zofia, która go przyjmowała, uczestniczyła w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku.
to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem ufamy, że z miłością i radością spotkamy ponownie naszą siostrę Zofię, tam gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie, naszą modlitwę. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Tobie Boże polecamy naszą siostrę Zofię, prosimy Cię Ojcze pełen miłosierdzia. Odpuść jej wszystkie grzechy, które popełniła z ludzkiej łoności, aby umarła dla świata, żyła dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.